Działo się to w miejscowości Chojnik, w parafii Matki Bożej Częstochowskiej, Anno Domini 2023, gdy najwyższym pasterzem kościoła był papież Franciszek, a biskupem tarnowskim ksiądz biskup Andrzej Jerz. Dziekanem dekanatu Ciężkowice był ksiądz prałat Jan Zając, a proboszczem parafii w Chojniku ksiądz Krzysztof Mirek. W dniu 15 października 2023 roku, w 40. rocznicę powstania parafii w Chojniku, wmurowano kamień węgielny pod budujący się kościół, który nosił będzie wezwanie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, męczennika. Ceremonii poświęcenia i wmurowania kamienia na wieczną rzeczy pamiątkę dokonał jego ekscelencja ksiądz biskup Stanisław Salaterski, biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej, przy udziale zgromadzonych kapłanów wiernych parafii Chojnik, a także gości. Projekt kościoła wykonał architekt Łukasz Helizon, natomiast inspektorem i kierownikiem budowy był Krzysztof Helizon, a wykonawcą firma Invest Team Tomasza Wąsika. Kościół powstaje dzięki ofiarom mieszkańców parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Chojniku oraz ludzi o wielkim sercu otwartym na sprawy Boże. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech wstąpią wraz z błogosławieństwem Boga Wszechmogącego na wszystkich, którzy w duchu wiary, nadziei, miłości, czci dla Matki Bożej Częstochowskiej i błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki Męczennika w budowaniu tej świątyni mieli, mają i będą mieć swoją cząstkę. Amen. Chojnik, roku pańskiego 2023. Thank you.